Moi drodzy, rozpoczynamy trasę koncertową Palion Tour. Nie macie jeszcze biletu? W tym momencie wchodźcie do linku w opisie i zamówcie sobie bilet. Przyjacielu, musisz być na koncercie, już jest mega dużo sprzedanych biletów. Będziemy się świetnie bawić, musisz być i ty. Link w opisie, wbijaj, koncerty w całej Polsce. Widzimy się! Jesteśmy aktualnie w tym domku i będzie to moja pierwsza noc. Dokładnie, jest już ciemno, na dworze nic nie widać. Mamy latarkę, na szczęście, ale ogólnie... No, jest zimno. Powiem wam, że naprawdę nie jest tu za ciepło teraz. Tu już mam stanowisko przygotowane, jak widzicie, wszystko już sobie świeci, pięknie działa. I coś tam już nagrałem na tej kamerce, pewnie widzieliście tło. I pewnie może w tym odcinku na pewno też dla was nagram. Ale chcę zobaczyć, czy morderca dalej jest w moim domu. W sensie, czy on faktycznie tam śpi, czy on koczuje, czy co on robi po prostu w moim domu nocą. Tego nie wiemy, jestem ciekaw, więc zrobimy to na pewno, ale przed tym może bym rozpalił tutaj troszkę, żeby, kurczę, troszkę cieplej to było, ale nie wiem czy się uda, nie wiem czy mi się uda. Jest podpałka? Jest, dobra. No to, ale moje łóżko, widzowie, no zobaczcie. Zaraz zrobimy test, jak ja tu będę spał. Nie wiem jak ta noc, czekajcie, może zrobię tak. Nie wiem jak ta noc przebiegnie, tak szczerze. Cimy, widzowie, oczywiście jak nie macie jeszcze biletu na koncert, to w tym momencie zejdźcie sobie na dół do opisu i tam możecie kupić sobie bilet na koncert Paliona. Zapraszam serdecznie każdego, jeżeli jeszcze tego biletu nie macie. O kurczę, ale się rozwaliło. Dobra, mamy tu jakiś kartonik, są jakieś deseczki suche, więc wydaje mi się, że na luziku sobie tutaj rozpalimy, prawda? Rozpalimy sobie drewienko. Na razie pięknie i rozpalamy. Rozpalamy! Dobra, leci. Jedno. A! Skurcz! Uważaj. Skurcz w ręce! Nie podparzyłem się. Skurcz! Dostałem skurcz w łapie, nie wiem. Dobra, teraz tutaj. Proszę bardzo. Dobra, tu rozpalimy sobie ten... Będzie tu, jak to się rozpali, to naprawdę tu będzie ciepło ogólnie. Dobra, tu się już pięknie pali. Elegancko, przybliżmy troszkę to drewienko, żeby tu się fajnie też podpaliło to drewno. Dobra, kominek mamy rozpalony, także ciepło, ciepło w moim domu. Witam w moim domu w ogóle. Miło was tutaj gościć. Ja już swój kominek rozpalam. Będzie mi tutaj cieplutko, a możemy w trakcie tego, jak to się odpala, możemy... Przetestujmy przede wszystkim łóżko. A potem idziemy zobaczyć, jak tam wygląda z mordercą w domu. Czekajcie, zobaczmy, jak mi się tu będzie spało. W ogóle to jest najśmieszniejsze, że morderca śpi 10 metrów ode mnie, więc no ja w nocy będę musiał i tak być czujny. Dobra, pokażcie mi to. Jak tu jest mało miejsca. Prawda, ten kocyk jest mega duży. Poduszka jest? Jest. Ale już pachnie tym ogniskiem, no się rozpala. O! No co? Widzowie, no... Nie jest to najwygodniejsze łóżko, jakie miałem w swoim życiu. Ale no przeżyję tą noc chyba raczej na luzie. O, ale już czuję ciepło od tego. Ej, popatrz tam. Już tam jest ciepło. Fajcy się. Kurczę, jak pięknie. Elegancko. Idziemy. Ale pięknie się pali. Uwielbiam zapach palonego drewna. Piękny jest, no. Teraz nam się tutaj ogrzeje wszystko, a teraz chodźmy zobaczyć tam do domu. Nie, może pójdę do sklepu kupić sobie jakąś kiełbaskę czy coś, cokolwiek. Dobra, idziemy. Boże, tylko nie wiem, czy mieć włączoną latarkę cały czas, bo... Kurde, on tam może będzie mnie widzieć, nie? O, patrzcie. Widać ten dym? Jest mega zimno, naprawdę. Ej, jest coś czerwonego. Moi drodzy, mnóstwo nowych produktów jest na sklepie. Na początek powiem wam coś o koszulkach Palion Style. Jest zielona oraz czarna. Dodatkowo nowe koszulki, moi drodzy, z LOLem i no nawet jest bolą, przecież. Czarna również i zielona. Również z nowości mamy ogromny plakat z Palionowa. Dodatkowo coś mniejszego, ale jest to podkładka pod myszkę. Również mamy dwie nowe czapy. Zielona kiedyś już była, ale z nowym logiem i dodatkowo nowa pomarańcza z logiem lwa. Teraz mamy coś milutkiego, a mianowicie jest to paduszka palionowa dwustronna. Z tej strony mamy nowe logo Palion Style, a tu mamy wszystkich palionowiczan. Dodatkowo do każdego zamówienia dorzucamy taką foteczkę z autografem ręcznie podpisywanym i dwie darmowe wlepki. Padajcie na Palion Style! Co on robi? Chodź szybko, chodź szybko. On z czerwoną lampą chodzi. Patrz. O kurde, jakie to jest przerażające. On nas widzi tu? Nie będzie nas widzieć, jest git. O nie. Jodzie, to jest przerażające. Patrz tu, patrz tu. W porządku, wyjdę do domu. O kurde. Chodź zobaczyć. Gdzie on idzie? Do góry? Patrz, co on robi? Ej, on jest nienormalny. Nie, on idzie do góry. On idzie do góry. Czy co? Ej, tam jest rynek. O nie. Tam jest...
Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj się. Ej, tam był rynek. Zobacz stąd, tam jest rynek. O nie. Widzisz? On tam nie widać go na schodach. O nie, zobacz nas. Nie widział nas, nie widział nas na szczęście. Nie bój się. Patrz co on robi. O kurde, spadamy, spadamy szybko. O kurde, chyba mamy przerąbane. Mi się wydaje, że on wie, że ja tutaj koczuję, naprawdę. Dobra, Jezu, please, żeby on tutaj nie przyszedł. Moi drodzy, patrzcie, jak rozpalamy. Na razie tutaj jest spokojnie, patrzcie. Ciach. Dobra, nie, tu będzie takie ognisko. No dobra, zrobimy sobie piękne jedzonko. Mamy jakąś szamkę, akurat wtedy tutaj było przy grillu, więc mamy coś do jedzonka. Nie jest tego dużo, bo zostały jakieś resztki po ostatnim grillu, ale przynajmniej mam co zjeść, więc jest git. Tam się rozpala, będę dzisiaj miał szamkę. Dzisiaj z Mają spędzimy noc tu, w tym miejscu. Co jest grane? Nie, on tu idzie. Szybko. Zostaw. Zostawiam. Nie wejdzie tu. Weź. Proszę odejść, już wziąłeś mi dom. Zostaw. Nie. Nie trzaskaj, rozwalisz te drzwi. Ja się boję. Chyba nie zjemy sobie dzisiaj w spokoju tego grilla. Właśnie nie będziemy zostawieni. Nic nie widzę. Masz światło tutaj po lewej czy coś? No tak. Ja cię kręcę, co to było? Nie wiem, czy wy widzowie coś widzieliście, ale normalnie walił w drzwi, ja zostawiłem to tym krzesłem. Chodźmy tylko sprawdzić, czy on poszedł do domu. Może on odpuści, bo wie, że będę się tu męczył albo coś. Czekajcie, gdzie jest latarka? Tu jest. Dobra, mam. Czekaj, bo mi zaraz zgaśnie i nie będę jedzenia. Ja nawet sobie jedzenia nie zrobię. Chcę uratować ogień. Nie, serio. I za drzwiami. Stań, Jezus. Ale taki mnie straszysz. To w ogóle nie jest zabawne. Stań za drzwiami. Chodź zobaczyć, idę z latarką. Jest dym już, nie? Mam nadzieję, że tu nagram film w ogóle. Dobra, chodź go. Czekaj, wskaż światło. Spadamy. Ja mam nadzieję, że nam odpuści teraz. Nie, no musi nam odpuścić. Nie, to jest przesada. Ja tu nie zasnę. Ja nie będę spał całą noc, nie? Nie wiem, widzowie, ja pójdę teraz do was nagrać może odcinek tu na kompie. I może zagadam może do Lola, ktokolwiek kto będzie na serwerze, ale jest noc, więc nie wiem, czy ktokolwiek będzie. Nie dam rady, nie zasnę, tutaj nie ma opcji, widzicie co tutaj się dzieje. Idę na Palianowo, chodźcie razem ze mną. Dobra przyjaciele, odpaliłem już kompa i jestem. Aktualnie troszkę się stresuję nagrywając, bo on może mi w każdym momencie tak naprawdę wejść, bo widzieliście co się stało. No, prawie włamał mi się do tego mojego domu, on chciał już wbić, ale jakoś... Teraz jest dziwnie spokojnie i nie wiem, czy on teraz czeka na mnie, czy o co tak naprawdę chodzi, ale no jest ciemno, widzowie, ale przynajmniej ten ognisko mi tam grzeje leciutko, więc nie jest źle, ale już przygasza mi, więc no będzie okej. Okay. Jeszcze bluzę ściągnąłem, kurczę, no ale trudno, moi drodzy. Jest git. Dobra, widzowie, teraz tak, musimy zobaczyć, czy ktoś jest na serwerze. Pójdziemy do każdego domku, mam nadzieję, że ktokolwiek będzie, bo nie chcę sam dzisiaj grać, widzowie, mam nadzieję, że ktoś spędzi tą noc ze mną, bo nie wytrzymam. Samemu nie podołam, nie ma takiej opcji. Widzowie, oczywiście patrzcie, jaka jest piękna tablica. Palion Tour, czy wiecie, co to jest? Tak, to jest, moja drodzy, najlepsza trasa koncertowa, jaka była. Wbijajcie wszyscy, kupujcie bilety, jeżeli nie macie jeszcze żadnego, bo będzie naprawdę wyśmienicie. A dzisiaj przed moim domkiem nie ma ani śladu krwi, ani nic. Jest dziwnie, ale to dziwnie spokojnie. Aż zbyt spokojnie. Żadnych czaszek, nic nie ma. Przejdziemy się na pewno dzisiaj, jeżeli ktoś będzie sam. Sam się przejdę najwyżej, trudno. Sam się przejdę do domu, moi drodzy, mordercy. Wiecie, on ma nowy dom obok nas. Jakiś... O kurczę, wpadłem do pułapki Lola znowu. No nie wytrzymam. Ale czy jest... Lolo, jesteś w domecku? Lolo? Mhm.
Dobra, zaczynamy fajnie. Czekajcie, bo ja teraz muszę wyjść górą, bo inaczej nie wyjdę. Dobra, sprawdźmy, czy jest bolo. Nie, no naprawdę nikogo nie będzie. No kurczę, późno już jest, no ja wiem. Ja liczę, że ktokolwiek będzie, proszę. Proszę, żeby ktokolwiek był na tym serwerze. Ja nie chcę sam chodzić. Jest noc. O, jak coś to przed bolo, będzie mógł dzwonić na policję już, cokolwiek. Halo? Co? Nie, no... Dobra, pierwszy raz to powiem. Cieszę się, że grasz na kompie. Bo wszystkie, ja już wiesz, no ja sobie żyję w tym domku takim, tym co ci pokazywałem. A wiem, ale taki masz głos, nie? A jaki? No tak mówię ci, jak w pudle byś grał, tak to słychać. Nie, ale jestem i no powiem ci, jest noc aktualnie, ja sobie rozpaliłem tam, już prawie mi gaśnie ten ognisko, ale nie jest źle, jest w miarę jest ciepło, chociaż na dworze jak wychodzę. A nagrywasz teraz? Tak, nagrywam, bo ja ci powiem, że ja się cykam, bo on mi wbił, no. On mi wbił prawie do tego domku. Z jakimś czerwonym światłem przyszedł, zaczął wyważyć drzwi, ale ja zostawiłem te drzwi, on sobie poszedł, odpuścił po prostu. Ale miał sikierę wtedy? Nie widziałem nic nie widziałem. Widziałem tylko i wyłącznie, że miał jakieś czerwone światło i jak taka czerwona plama on szedł. Nie, ja bym chyba tego tak, ja bym tam nie był w stanie niestety nie w ogóle. Ty byś, ja naprawdę, byś popuścił w gadki, ja naprawdę. Na twoim miejscu wyprowadziłbym się do babci. Jak to? Do babci? Powinieneś uciekać, przecież to jest niebezpieczne. Nie będę babci truł głowy, bo... To jest niebezpieczne, człowieku. Ty możesz zginąć. Ja ci mówię poważnie teraz. Nie, no muszę przeżyć, spokojnie. Ale dobrze, że jesteś, bo ja już się bałem, że nikogo nie będzie tutaj w tym miejscu. No właśnie, ja ci powiem, Lola ostatnio coś nie ma, nie wiem czemu. Jak nie ma Lola? No nie ma go, on w ogóle go nie ma prawie. Co? Jest jedyna osoba, co tu jest, poza tobą, to jest Dave. I serio ci mówię. Milki też nie ma, Milki też nie ma teraz. No i Milki też w ogóle. Kurczę, ten morderca im coś robi? Nie wiem tego, ale wszystko jest możliwe. To możemy iść po Dave'a, Dave jest na serwerze. Dobra, myśli! Dawaj, uważaj! Dawaj. Chodź! Czekaj! Szybko do tajnej bazy, tutaj! Tu! Nie mogę wejść! On jest na serwerze! Morderca jest na serwerze! Ej, widzisz go czy nie? Nie, teraz go nie widzę, teraz go nie widzę. Jezus Maria, czekaj, podejdę wyżej. On jest na serwie. Ej, tu... No czekaj, nie wychodź, poczekaj, nie wychodź mi, poczekaj, masz to minie. Te bazy to jest tak dobra rzecz. No, bazy oddają bardzo, wiedziałem, ja to nie mogę. Bez tych baz to dobra, poczekajmy, aż się znowu zaświeci. On tam gdzieś jest? Kurczę. Czy nigdzie go... Dobra, nie ma posterników? Będzie widać. Dobra, dawaj, wychodzimy, powiem. Nie, poczekaj, bo jeszcze jedna ciemność. Wiedziałem, mówiłem. Yes. Byś wyszedł, poczekaj, musimy to przeczekać, serio. Ej, ja bym się tak dziwnie wyszedł, tu siedzi, naprawdę. Ja tu muszę spać, kolejną, nie wiem. A wyobraź sobie, że on teraz tutaj schodzi na dół, nie? Nie wiem, Bolo, to jest moja pierwsza noc w tym domku i czuję, że to nie będzie zbyt fajna noc, tak szczerze. Ja nie mogę, to jest koniec. Ej, my musimy zrobić jakieś przejścia między tymi bazami, takie niewidzialne, nie? Nie, ja w nocy to ja zamarznę, nie? Bra, minęło, patrz, Bolo, chodź. Idziemy, jest bezpiecznie, zamknij bazę. Dobra, wychodzę. Zamknijmy bazę, co to jest? No. Tego nie było. Co? Nie miałem nic. Tego. Żadnych śladów nie było. Ładne. No to teraz pewnie zrobił. Tak, no na pewno teraz, ja wyszedłem. Ja właśnie się zdziwiłem, że nie było ani czaszek, ani krwi. Nic to takiego nie było. Ładny dom, bardzo jest tutaj przytulnie. A jak u ciebie, Palion, widziałem, w jakiej norze śpisz. On już mnie wyśmiewa, dobra. On wyśmiewa mój domek. To jest przesada już, nie? To... Czekaj, co dalej napisał? Na razie nie bój się, wyśpij się, nic ci nie zrobię. Troszkę pomęcz się tam w tym zimnie. Dobra, troszkę mnie uspokoił, ale ja i tak nie wierzę mu. Mi się wydaje, że on tak chce, wiesz. Ale on cię chce wymęczyć, a potem wbije do tej chaty z tą swoją sikierką. Nie, ja sobie poradzę, jesteś takiego jak sklep, węgiel, drewno. Ja sobie będę rozpalał tu dziennie, mi będzie git, ja to przeżyję. Ale dobra, ale ty wiesz, że on w końcu tam wejdzie, nie, do środka. Nie, powiem ci, że teraz mi jest serio ciepło tutaj, tu jak sobie... Rozpaliłem, to jest ciepło. No jest ciepło, bo jesteś zestresowany, ale jak będziesz spadł w nocy, to będzie ci zimno. No wtedy na pewno, no mam nadzieję, że będzie okej. Ale na razie, Bolo, gramy jak najdłużej, no mam nadzieję, że nie pójdziesz spać. Dzisiaj gramy nockę. Ja mam szkołę, wiesz o tym. Jak szkołę? No szkołę mam. Co? Pierwsza klasa, nie? No co? Co ty gadasz? No normalnie, no mówię, ja nie mogę tyle grać, nie? Dobra, to czekaj, chociaż spędź ze mną jak najdłużej ten czas, no bo nie będę chciał będzie cię zatrzymywać. Będzie ciężko.
Dobra, możemy iść do tego domu w sumie tam, co ty myślisz? Jakiego? No nie, od niego. Nie, no. Proszę, nie idźmy tam. Chodźmy, widzowie, ale nie. Zanim pójdziemy do tego domu, bo Bolo się boi, to kupcie szybko maskotkę Bola. Macie link w opisie, macie brolog Bolo, maskotkę Bola. Teraz nie mogę wam je pokazać, w tym domku nie mam nic, nie mam nic totalnie, żeby wam pokazać, ale wbijcie na Palion Style. Tu nawet mam jeszcze jakąś koszulkę se wziąłem z trybu kreatywnego, nic więcej tutaj nie mam. Ale wbijcie na Palion Style, mnóstwo rzeczy tam jest i co, no... Pracujemy nad tym sklepem cały czas, żebyście mieli piękne rzeczy ode mnie. Macie link w opisie, tak samo z biletami, bilet na koncert, link w opisie. Dobra, biegniemy, chodź szybko. Gdzie teraz? Musimy przez ten... No, przez tą trasę. Ale patrz, tu nie ma, ani nie ma krwi. A czekaj, tu się coś zmieniło? Nie, tutaj były całe czas tabliczki. Tak, to samo dolne, jest. Zapraszam. Ale tutaj, patrz, nie ma żadnych śladów. No nic nie ma, ja nie wiem czemu tak się dzieje akurat. Dziwne to. Może chce, żebyśmy nie przyszli tam albo coś. To muszę tak. Co tu się dzieje? To nie było takiego. Ała. No, kto to spalił? Patrz. Czemu tu się tak pali? To tak nie było wcześniej ty. Labirynt normalnie. Spalił ktoś tutaj cały. Ej, czekaj, w ogóle nie było tej podłogi. Ej. Nie, tu była normalna, podłoga. Ty, a to się nie spali zaraz? Z drewno nie przecież. Wiem. Chyba nie powinno. Tak, weźmy to ugaśmy, ale tu będzie ciemno. Ale całe? Dobra. Tak, ja bym to zgasił, bo ja nie wiem, czy te drewno się nie spali. Co ty zrobiłeś? Ty zginiesz! Nie zginę. Nie, bo to się szybko przestaje palić. Ale zauważ, że dzisiaj jest jakoś dziwnie spokojnie. On naprawdę nie chce wejść dzisiaj do nas. Ej, co dzisiaj daje nam pochodzić, nie? Normalnie. On może po prostu serio chce, żebym ja spędził tam czas, żebym się... udomowił, a potem wbije mi szpilę w plecy po prostu. Możliwe. Ale to jest mrocznie. Dobra, ja nie czekaj, mogę. Co tu się dzieje? Nie, jest mrocznie. Ale patrz, ale nie zbudował na razie nic więcej. Nic! Co jak on tu będzie chciał jakieś miasto zbudować? Ej, to jest w ogóle możliwe, nie? Ale tutaj patrz, ten mur nie był tak rozwalony jak ten ostatnio. Nie, tu był dom, tu był normalny dom, patrz. Nawet są schody w dół. Ej, to myślisz, wszystko, co? To jest wszystko... Co tu jest? Co tu się dzieje? Ile to jest rzeczy? To jest. Było od Szczypsona kiedyś. Może tajną bazę zrobimy. Ja cię, tajną bazę? No, tutaj gdzieś. Nie, to w jego domu trzeba tajną bazę zrobić, a dobra. Nie ten. Nie wiem, ciekawy jestem jego nazwie, tą wioskę, nie? Dobra, ten dom wygląda przerażająco, naprawdę. To nie, Moldownia. A co, wchodzimy tam? Nie wiem, no nie wiem, wiesz, coś nie tam się świeci? Czemu tak miga? Tam. Gdzie? On tak miga u góry. Ty a, gadasz? To te latarnie, dobra, ja już myślałem, że ktoś tam jest. Dobra, nie, Bolo, ty pierwszy. Pierwszy. Nie, ty wchodzisz pierwszy, dobra. No dobra. Serio, ja... Ej, co jest? Nie. I tu nie mamy tajnych baz, Bolo, schowaj się może w bibliotece, czekaj. Spróbuję się schować gdzieś. Dobra, chowaj się. Nie widzę żadnych kryjówek. Chowaj. Czekaj, gdzie są kryjówki? Gdzie jest? Dobra, nie wiem, idę tu za strach na wróble. Dobra. Zaraz jestem w kuchni ze strachiem na wróble. Jak coś to... skitrałeś się? No, o kurde, jest obok mnie! Ej, on się na mnie patrzy! Co ty gadasz? No, nie, proszę, nie rób... Ała, nie rób mi nic, please! Ej, on ucieka! Ej, on po prostu... Ej, on się na mnie spojrzał i uciekł, on mi nie chciał nic zrobić! Ej, widzę go! Ej, o serio, ej, nie chciał mi nic zrobić! Widzę go! Ej, nie... O kurde, uważaj! Nie. Ja siadam, ja się nie boję. Gdzie ty jesteś? On mi, no w jadalni, ale on mi nic nie zrobił. On przyszedł stary, on podszedł do... O kurde, jest tutaj. Nie, Jason, proszę. Morderco Jasonie, dlaczego nie chcesz mi nic zrobić? Daj mi się... On się na mnie patrzy. Nie, odsakaj, no to co ty robisz? On się na mnie patrzy. Poszedł, widzisz? Nie, gdzie? Nie chciał mi nic zrobić, znika. Nie widzę go. Nie, bo on do mnie przyszedł, on do mnie chodził cały czas. Tak? Był u mnie. Dobra, idę do ciebie, do tej biblioteki. Ej, on... Idę. Gdzie on jest? On był cały czas, ale patrz. Ja zademonstruję, co on zrobił. Siądź sobie na tym krześle, siądź. No, co zrobił? Siądź na krześle. Tu, patrz, no. On takie coś. Zrobił tak? Co? Tak? No. Nie, dobra. I uciekł. Co ty gadasz? On mi nic nie zrobił, on serio chce mnie gnębić. I co to jest? Ja bym na twoim miejscu przez okno wyszedł. Ja nie wiem, co ty zrobiłeś. Nie, może... Ej, nie wiem, ja bym przesłuchał jeszcze raz wszystko tutaj. Może wiedział, że się mnie wydaje, nie boję? Że tu coś będzie. Szafek. Ale patrz, tu jest jakieś przejście. Ej, co to jest? Było? Co ty gadasz? Ej, tego nie było wcześniej, powiem. Ja tam jestem z piwnicy, ja tam nie wchodzę. Ej, a wiesz, co najgorsze, to jest piwnica w kuchni. Jak w kuchni? Czemu? Ja tam, wchodzimy tam? Ej, dobra, nie, czekaj. Zobaczmy.
Polo, nie, tam jest, ty nie zaśniesz! Tam jest tabliczka z kardiopatii! Nie było krwi, jest dalej krew, leave. O nie, ej, opuść. Dobra. Ej, o kurde, tam jest co to jest? Ej, widzę tam nas, widzę tam nas! Ej, musimy tam... Co tu jest za villager? Nie. Jakiś głupi villager. Oczy, czekaj, czekaj. Tam jest drzwi z kodem, drzwi z kodem. Ale nie mamy kodu, pająk. Musimy przeszukajmy cały dom. Dobra, szukaj wszystkie te. Czekaj, tu nie ma. Dobra. Wszędzie pusto. Tu. Tam przeszukałeś te szafki? Tak, tutaj, ale tutaj nie jest. Pułapki, tego się nie da otworzyć nawet. Lekko, no czekaj. Mam. Co masz? Zobacz. Co masz? Książka jakaś. Co to jest? Książka? Co to jest za książka? Dom zabezpieczony, klucze ukryte w schowku. Właściciel bardzo głupi, nie dadzą rady. Czekam na krwawą wojnę. Co? W jakim schowku? Czemu tak jest? Tu tutaj jest napisane, że jakiś klucz jest w jakimś schowku. Czekaj. Ej, dobra, nie, czekaj. Ja nie wiem, o której schowku. Odłożę tą książkę. Dobra, weź to schowaj i chodź, poszukamy tego schowka. Ja nie wiem, co on... Kurczę, w ogóle chyba nie byłoby go, nie wiem. Nie, do góry nie wchodźmy, to jest zabarykadowane. To może być lepiej, ukryte. Lepiej na razie nie. Tu. Przeszukajmy szafki wszystkie, gdziekolwiek. Tu na przykład. Tu na dole, ja patrzę, czekaj. Nie ma nic. Dolnych nie ma. Dolne pustki, są puste. Pustki, nic nie ma. Ej, ja wiem. Tu może coś być, patrz. Nic. O, a tu też nie ma nic. Nie, tu nic nie ma. Kurde, może w bibliotece gdzieś. Chodź, ja szukam. O, szukaj. Dobra, czekaj, tutaj widzisz coś? Zniszczyłem to. Powinno to w sumie coś być. Czekaj, jest tu do góry wejście? Jest tak gęsta ta biblioteka. Tak, ja nie wiem. Strasznie. Widzisz coś? Nic. Ej, mam coś. Musi być. Co 1307? Nie. To jest kod? Ej, co ty gadasz? Ale ja nie wiem, czy to jest kod do drzwi, tu nie ma nic napisane. Ej, słuchaj, pojem. To może być to. Nie ma książek żadnych tutaj. To mogłoby być to, pojem. Nie ma żadnych książek ani nic. Nie wiem, ale powiem ci tak. Jak to nie jest to. To w sumie nie wiem, gdzie to mogłoby być. Nie, dobra, nie, możemy jej, spróbujmy. Najwyżej poszukamy jeszcze, ale wydaje mi się, dobra. Że to musi być to. Dobra, spróbujmy, czekaj. Nie ma sens. Chodź. Dobra, zobacz. Proszę, nam nie wyskoczą, ja nie wiem, czy on się nie wkurzy, czy ten. No ale kurde, kod miał tak widoczny. No. 1307, to jest jakaś data? Zobacz, tak. Napiszcie, czy wiecie, co to jest za data. O kurde, ej, co to jest? Jezus, jakie to... Ej, czemu to są z głowy? Brzydliwe, nie, czemu tu jest tyle ludzi? O nie, ręka. Do połowy spalony, widzisz? A, faktycznie. Głowę mu spaliło jakby i została lekka. To jest co to jest? A ten patrz, Zoni. Głowa na haku. Zoni jest jakiś zlezący. Ej, co to jest? Nie ej, co patrz na to. Głowy? Jest napisane zabić nad lolem, a u nas jest loading. A patrz, a u nas jest loading. Czemu nie ma lola teraz? Ej, dobra, to jest ja muszę z lolem pogadać, on jest pierwszy na muszce, dlaczego? Lolo jest zlezony. Ej, on pisał na samym początku w jego domu, na samym początku mordercy jak się pojawiał. On pisał mu w domku, że jest najsłabszym ogniwem niby. Kill, coś tam jest było, owcą. Tak? On pisał na scenach kill, coś tam. Tak, no, kill, no serio, wydaje mi się, że Lolo ma najbardziej przerąbane na samym początku, ale to będzie dobra. Trzeba go chronić w takim razie. Ja ci powiem, że z Lolem jest coś nie tak ostatnio i to jest prawda, ja bym Lola kurczę chyba schował, nie? No, nie, chodźmy, naprawdę, będzie trzeba go poinformować, jak to będzie następny? Nie ma to nic więcej. No właśnie, wydaje mi się, że... Nie wiadomo, to jest na środku. Że może być to Dave. Dave albo ktoś? Nie wiem, naprawdę, ale dobra, będziemy musieli poinformować Lola, chodź, czekaj. Jaki był 307, mam. Dobra, chcę wyjść z tego, dobra, git. Dobra, wiesz co, ja bym tą kartkę, bo tam nic z nim nie ruszaliśmy. Nie, odejmę. Odstawił tam. A gdzie ona leżała? Wszyscy? Ja wiem. Ona leżała w książkach. Tak? Tu i tu chyba. Tak, dobra. Dobra. Zapamiętałem na szczęście, więc jest git. A jest przyklejona ten nie co? Nie wiem, jakaś ramka. Szybko. Nie wiem, ale to co ja mam zrobić teraz? No nie wiem, pojęcie. Lolo jest pierwszy w kolejce w takim razie do zabicia. Tak, ja bym zadzwonił do Lola, powiedział mu wszystko, a teraz nie wiem, co on już go nie szantazuje cię coś, nie? Nie wiem, będzie trzeba z nim serio pogadać, ale to no co? No i bym się uzbroił na twoim miejscu, bo ty nie ma zbroi. Wiesz, bo teraz jest spokojnie, ale w końcu no przyjdzie dzień, że on zacznie zabijać nas wszystkich po kolei. No oczywiście, że tak. On się ofiarami po prostu bawi. Ja myślę nad odejściem. Nie wiem, dobra, no Bolo... Dobra, no nie, ty idź spać, bo ty masz szkołę, tak szczerze. Nie, ja spadam, powiem. No, ja nie wiem, jakoś sobie poradzę tej nocy, ale chyba mi nic nie zrobi, no na razie. Do domu. Dobra, widzowie, ja też spróbuję jakoś zasnąć teraz w tym domku, mam nadzieję, że wszystko będzie git. No nic.